Początek roku na drogach powiatu Staszowskiego nie należał do udanych. Policjanci na brak zajęć nie narzekali. Najczęściej interweniować musieli przy kolizjach drogowych. Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Staszowie do chwili obecnej doszło już niespełna do 55 kolizji. Kolizji drogowych doszło również do 8 wypadków drogowych, w których 9 osób odniosło obrażenia. Jeden z takich wypadków zakończył się niestety tragicznie. Nadal najbardziej narażeni na drogach są piesi. W powiecie staszowskim tylko w tym roku doszło do kilku zdarzeń z ich udziałem. Rok poprzedni był to rok pieszego, 2013. Aktualny rok rozpoczął się też troszeczkę tak niedobrze do końca dla staszowskiej policji. Odnotowaliśmy już 3 zdarzenia drogowe z udziałem osób pieszych, z których w jednym przypadku pieszy niestety na skutek zdarzenia poniósł śmierć. Policjanci apelują do pieszych, aby elementów odblaskowych używali nie tylko poza terenem zabudowanym. Dzięki nim kierowcy mają większą szansę zauważyć ich na drodze. Noszenie elementów odblaskowych przez osoby piesze, pieszych użytkowników dróg jest bardzo ważnym takim elementem. Ma to niesamowite znaczenie w przypadku pory wieczorowej. Wówczas pieszy jest bardzo dobrze widoczny. Jest on widoczny z dużo większej odległości niż w normalnych warunkach. Jednak w wielu przypadkach zdarzają się osoby, które nie zdają sobie z tego sprawy, że takie elementy mogą się przyczynić do tego, że zostanie ich uratowane zdrowie lub życie. Prawdziwą zmorą dla policji nadal są pijani uczestnicy ruchu drogowego. Jazda na tak zwanym podwójnym gazie to duży problem również na drogach powiatu staszowskiego. Niestety, mimo wielu działań profilaktycznych, nadal nie brak osób jeżdżących pod wpływem alkoholu. Zazwyczaj apeluje się, jeśli piłeś, nie siadaj za kierownicę, nie stwarzaj żadnego zagrożenia. Wśród tych zdarzeń drogowych, które zaistniały, kolizje drogowe na terenie naszego powiatu, bodajże 3 to były osoby, które były w stanie po spożyciu alkoholu. No, może to wydawać się, że jest mała liczba, ale ja uważam, że bardzo duża. Najlepiej, gdyby te liczby były zerowe, gdyby takich użytkowników pojazdów nie było i nie odnotowywalibyśmy zdarzeń, gdzie kierującymi byłyby osoby nietrzeźwe lub po spożyciu alkoholu. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jedno z priorytetowych zadań świętokrzyskiej policji. W Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie również stawiają na ograniczanie liczby zdarzeń drogowych. Jak w każdej Komendzie Powiatowej Policji Województwa Świętokrzyskiego, nasi funkcjonariusze podczas codziennej służby zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierujących uczestników ruchu drogowego, żeby tych ograniczyć jak najbardziej zdarzenia drogowe, czy to są kolizje, czy to są wypadki na terenie naszego powiatu. Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, w minionym roku na drogach województwa świętokrzyskiego życie straciło 143 osoby, w tym aż 58 pieszych. Rannych pieszych było 271, część z nich do końca życia nie odzyska pełnej sprawności. Dane te są alarmujące.